Telefon to jest iPhone 7. Ostatnio takiego telefonu nie... Siemano wszystkim, z tej strony Mateusz. Witam was bardzo serdecznie w odcinku, w którym pokażę wam moje stanowisko. Czy jesteś, to się włączyło? Stanowisko, które aktualnie kosztuje około 25 tysięcy złotych. Ale zamówiłem sobie, słuchajcie, komputer, którego jeszcze nie ma i który jest za fajną sumkę, bo no pięciocyfrową, także ta suma stanowiska no niedługo się zmieni. Zanim zaczniemy, zachęcam was do subskrypcji tego kanału, klikając w ten fajny guziczek. Parapam. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to możesz sobie teraz kliknąć, napisać w komentarzu, ja ci odpiszę, wiesz o co chodzi. I ogólnie, oprócz komputera, który za kilka dni będzie nowy, bardzo dużo rzeczy się zmieniło. Zacznijmy więc od fotela. Jest to, słuchajcie, fotel nowy mój, firmy X-Trone. Od ostatniego momentu, jak nagrywałem film z fotelem, przesiedziałem już na wielu fotelach i powiem wam tak. Największym minusem zazwyczaj na fotelach gamingowych jest to, że jeśli jest lato, jest ciepło, siedzicie sobie na fotelu, no to wasza skóra się po prostu do tego fotelu klei. Tutaj w tym fotelu nie ma takiego problemu, także to jest naprawdę ogromny plus. Usiądę sobie na ten fotel i teraz tak, oparcie jest tak bardzo fajnie dostosowane, że nawet jeśli ktoś jest grubszy ode mnie, to na pewno nie będzie miał problemu. I uwaga, mogę sobie się odchylić w taki sposób, że nie tylko oparcie idzie do tyłu, ale również całe siedzisko, czyli ja cały idę do tyłu i to na przykład przy oglądaniu jakiegoś filmu jest naprawdę bardzo wygodne. No oczywiście nie będę tutaj mówił o tym, że tutaj wszystko się podwyższa i tak dalej, no bo to jest takie, w każdym fotelu to można znaleźć. O, można też fotel oczywiście podnieść do góry. Ten fotel, wierzcie, że jest przeznaczony dla graczy profesjonalnych. To nie ma, naprawdę, on jest wygodny, zawsze będzie wygodny. Zauważcie też, że w ogóle się nie brudzi. Ma takie siedzisko, że na wielu fotelach, na których siedziałem, są różne jakieś szpary, gdzie wpadały jakieś okruchy. Natomiast tutaj nie ma czegoś takiego. Ten fotel będzie zawsze czysty, bardzo łatwo go wyczyścić, jest naprawdę bardzo wygodny. No nie pokażę wam tego, jak bardzo jest wygodny, ale gdybyście tutaj obok mnie teraz usiedli, to byście zobaczyli. I teraz tak, ten fotel kosztuje 900 zł. Dla niektórych może to być mało, dla niektórych dużo. Ale jest lato, na pewno wielu z was będzie chciało sobie kupić taki fotelik. I uwaga, z kodem Mateo taki fotel jest o 25% tańszy. Także możecie zauważyć, że z tym kodem już on nie będzie kosztował 900. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, mikrofon. Mikrofon jest to Radium 600 od Genesisa. Na moim biurku stało już naprawdę mnóstwo mikrofonów. To jest jeden z lepszych, no i zarazem jeden z najdroższych mikrofonów, ponieważ ten mikrofon kosztuje około 450 zł. Ma niestety lekkie szumy, ale jakość dźwięku sprawia, że to jest taki bilans, że ma jakieś tam lekkie szumy, ale jakość dźwięku jest naprawdę bardzo dobra. Jest pop filtr, żeby nie było słychać tych wszystkich p, b i tak dalej, takich tych głosek wybuchowych. Między innymi można tutaj sobie podczepić słuchawki i regulować nawet głośnością słuchawek. Ma również podstawkę, dzięki temu się nie przewróci ani nic, jest on bardzo stabilny. Także mikrofon naprawdę polecam wszystkim, nie jest on jakiś super tani, no ale niestety tak, coś kosztuje. Więc tak, odstawię sobie teraz mikrofon i przejdziemy do kolejnej rzeczy, jaką są... O, teraz się wchodzi. Przejdziemy teraz do kolejnej rzeczy, jaką są słuchawki. To jest kolejna nowa rzecz. Słuchawki są od HyperX-a, niestety nie pamiętam jakiejś dokładnej nazwy, ale są bardzo dobre, tak jak zresztą wszystko. Są bardzo dobre, kosztują około 350 zł, nawet widziałem po 400 chodzą. I tak, bardzo dobrze wytłumiają. Niestety minusem jest to, że mają wejście mini jack, czyli nie USB, czyli troszeczkę gorsza jakość dźwięku, ale ta jakość dźwięku i tak nie jest zła. No wyobraźcie sobie, żeby w słuchawkach za 350 zł była zła jakość dźwięku. No nie jest tak. No wszystkie te rzeczy, które mam łącznie ze słuchawkami, to są takie typowe rzeczy do grania, tak? Także te słuchawki w tym momencie, jak mówię, prawie w ogóle nic nie słyszę, bo bardzo mocno wygłuszają i w ogóle dziękuję za sobie, bo tutaj idą. Słuchawki jak słuchawki, tak? No można regulować, obracają się, są bardzo takie, zaraz je połamę, już nie będę nic mówić. Przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli do klawiatury. Klawiatura Genesis RX85 RGB. Tak samo, bardzo fajna klawiatura. Wszystkie te rzeczy, które tutaj mam, są spoko, bo je wymieniam co jakiś czas i jeśli mi się jakaś rzecz nie podoba, nie jest praktyczna, to od razu ją wymieniam. Ta klawiatura kosztuje około teraz 300 zł. I tak, jest to klawiatura mechaniczna, ale jak pewnie słyszycie, niezbyt głośna, ponieważ ma przełączniki brązowe. Jest podświetlana, ma bardzo dużo trybów kolorów. I tak, w tej klawiaturze podoba mi się to, że można sobie pokrętłem zmieniać głośność ogólnie filmu czy czegokolwiek, tak? Takim pokrętełkiem można sterować tak naprawdę dźwiękiem komputera. Kolejna nowa rzecz to jest, słuchajcie, myszka. Myszka, która troszeczkę mnie kosztowała. Jest to Razer Dathdr Elite. No ta myszka kosztuje 260 zł, nie należy do najtańszych, ale mogę sobie ustawić podświetlenie tej myszki, jakikolwiek tylko kolor chcę. 16 milionów kolorów do wyboru.
No, myszka ma 16 000 dpi, także tak naprawdę, zobaczcie, też mam w ogóle ją zsynchronizowaną z komputerem, więc jeśli bym sobie zmienił dpi, to zauważcie, że od razu tutaj mi się wyświetla, jakie jest dpi, więc wszystko jest zsynchronizowane z komputerem, tak samo jak kolory. A, no i ta myszka ma tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem przycisków, tak? Także to nie jest jakoś super dużo jak na myszkę gamingową, ale mi wystarcza. Kolejną rzeczą, która jest w sumie już niezmienna od chyba kilku odcinków, to jest po prostu podkładka. Podkładka jest ta, co zwykle Genesis Maxi Lava, kosztuje 50 zł, jest naprawdę bardzo dobra. Tarcza i na kawałek monitora, na kawałek drugiego monitora, i na klawiaturę, i na mysz. Także no jest po prostu wygodna, nie mam ochoty je zmienić na jakieś Razery za 300 zł. Słuchajcie, kolejna nowa rzecz to są głośniki. Głośniki to są Helium 400, które dostałem też od Genesisa, które mają ogromnie dobry bas, za chwilę zresztą wam puszczę jakiś test. I są podczepione pod inny mikrofon. To jest Samsung Go Mic, który kosztuje około 150 zł. I są podłączone dlatego, że już po prostu nie starcza mi wejścia i musiałem podłączyć to przez to. I tak w ogóle ten mikrofon, który tutaj jest, on jest też bardzo dobrej jakości. Także jak ktoś nie ma kasy, to polecam sobie kupić taki mały mikrofonik i on jest naprawdę bardzo dobry. Słuchajcie, nadeszła pora na komputer. Komputer jest, no, można powiedzieć, że stary, bo za kilka dni będę miał już nowy komputer. Jeszcze wam nie powiem podzespołów nowego komputera, bo o tym będzie odrębny film. I w ogóle napiszcie, czy chcecie taki film, bo no komputer, tak jak mówię, komputery. Teraz będą trzy rzeczy, które tak naprawdę się nie zmieniły, czyli pierwszy monitor, który wcale nie jest od Apple'a, bo to jest tylko naklejka, jakiś tam Samsung, kosztuje 1600 zł, a drugi to jest jakiś taki, no wiadomo, zapasowy, muszę mieć dwa monitory, żeby była magia i tak dalej przy montowaniu filmów. Ten kosztuje około 700 zł, ten ma 60 Hz, ten ma 75 Hz. Tak naprawdę to są rzeczy, które się jeszcze nie zmieniły, więc nie ma sensu o tym drugi raz gadać. Kamerka też się nie zmieniła, ale jest to moim zdaniem jedna z najlepszych kamerek Logitech C920. Gimno kosztuje około 350 zł. Jak za kamerkę internetową to wcale nie jest aż tak super mało. Ale naprawdę, ktoś był chociaż raz na moim live'ie, to wie, że no przynajmniej jakość tego obrazu jest fajna, tak? No i dobra, stanowisko stanowiskiem, ale jest jeszcze mnóstwo rzeczy, które są inne, a których wy na co dzień nie widzicie, bo po prostu je sobie podokupywałem. I zacznijmy od telefonu. Telefon to jest iPhone 7. Ostatnio takiego telefonu... Pobił mi się chyba bardziej. No, iPhone 7, słuchajcie, powiem wam tak, gdybym teraz miał jeszcze raz kupić telefon, nie kupiłbym tego telefonu. No powiem wam szczerze, fajnie, że jest to jabłko i tak dalej, iPhone na pewno płynnie chodzi, wiadomo, nie zacina się, ale bateria no bardzo krótko starcza, są jeszcze takie minusy, że nie można zgrywać tutaj jakichś własnych piosenek i tak dalej. Także to są takie mankamenty, które na przykład w Androidzie można zrobić bez problemu i bezpłatnie przede wszystkim. No i też bateria, no muszę go dwa razy dziennie przynajmniej ładować. Nie wiem jak jest w innych iPhone'ach, no ale tutaj akurat ta bateria to jest naprawdę słaba. I tak, iPhone 7, na pewno widzieliście już mnóstwo recenzji, także ja tutaj też nie chcę być jakimś specem, mówić czego to on nie ma. Fajny telefon, kosztuje 2300 zł, przynajmniej ja go za taką cenę kupiłem. Kolejna rzecz to aparat. Aparat, właściwie to aparaty, których mam bardzo dużo. Jeden to jest ten, za chwilę do niego przejdziemy, natomiast drugi jest to bardzo popularny aparat Canon G7X Mark II. To jest bardzo mały aparat, który nadaje się do vlogów wręcz idealnie, bo ma bardzo jakość dobrą. Robi przede wszystkim zdjęcia i filmy z zamazanym tłem, czyli bardzo profesjonalnie. Taki aparat kosztuje około 2500 zł. No jak na niego spojrzycie, to tak naprawdę to jest aż śmieszna kwota, bo nikt tyle raczej by za niego nie dał, no ale tyle on kosztuje, tak? Wiele filmów z niego nagrałem, on jest bardzo fajny, bo ma super jakość, a można go tak naprawdę schować do kieszeni, więc jedziecie sobie pociągiem i zamiast nagrywać z telefonu, to możecie sobie wyjąć aparacik i nagrać naprawdę fajne ujęcie. Także tutaj już jest do kolekcji, dochodzi 2500 zł. Kolejny sprzęt to jest ten aparat, mój nowy aparat, który kosztuje 3600 zł. Jest to Lumix G7 chyba. Jakiś Lumix plus mikrofon, który kosztuje 250 zł. No to jest już taki bardziej profesjonalny aparat, o wiele większy. Ma też podgląd, więc już można sobie nagrywać z ręki, z podglądem i tak dalej. Dobra, słuchajcie, idąc dalej, to jeszcze dokupiłem sobie lampę, jak widzicie. Lampa, którą tak naprawdę, no wydaje mi się, że każdy powinien mieć, ona kosztuje 150 zł. Jest okrągła, doświetla mnie tak naprawdę już od kilku miesięcy, nagrywam nią filmy i w ogóle poprawia ogólny taki wygląd twarzy, jak się z bliska coś ponagrywa. Dobra, słuchajcie, kolejna rzecz, nie wiem od czego tu zacząć. To jest kolejny aparat i to jest aparat, który kosztuje 1200 zł i służy mi tylko do tego, żeby przechwytywać karty pamięci, bo wsadzam sobie tutaj kartę pamięci,
podłączam ten aparat do komputera i mogę sobie z niego montować filmy. Także tym aparatem już nie nagrywam. Kolejna rzecz to jest kamera, chyba jeszcze w ogóle starsza. To są pierwsze moje filmy nagrane tą kamerą. Ona kosztuje, nie wiem, jakieś 900 zł aktualnie. No nie ma co się rozczulać, ale fajne jest to, że można sobie nagrywać i tu jest podgląd, tak? Także to jest naprawdę fajna rzecz. Ale jej to już w ogóle dawno nie używałem. Nie wziąłeś kamerki GoPro? Może mi dole jest. Dobra, słuchajcie, kolejna rzecz, z której jestem bardzo zadowolony, to jest kamerka GoPro. Jest to kamerka GoPro Hero 6, kosztuje około 2500 zł. Kamerka, która nagrywa w 4K, w 60 fps, Full HD w 240 fps, także obraz tej kamerki jest tak super płynny, że nawet ludzkie oko nie jest takie płynne. I tak, jest ona pyłoodporna, wstrząsodporna, bez obudowy, w tym momencie mogę ją nagrać tak, mogę ją wrzucić do wody, nic się nie stanie. No i też kosztuje tyle, jej kosztuje. Tylko szkoda, że wiadomo, dźwięk nigdy z takiej kamerki nie będzie taki dobry jak tutaj, ale naprawdę zdaję swój egzamin i chociaż mam już ją chyba prawie rok, to ciągle ją coś tam nagrywam. Mam również do tej kamerki mnóstwo jakichś przyrządów, jak chociażby taki. I te przyrządy naprawdę, uwierzcie, kosztują masę pieniędzy. Ja akurat to wszystko podostawałam od właśnie firmy GoPro. Na przykład coś takiego kosztuje chyba 150 zł i można sobie tym, wiecie, tak fajnie ponagrywać. Mam również na przykład selfie sticka do GoPro, który się, no wiadomo, rozciąga i tak dalej, który też chyba kosztuje około 300 zł. Mam na przykład uchwyt do telefonu od GoPro za, nie wiem, chyba 100 zł. Także to jest śmieszne pieniądze. Także dużo też właśnie mam takich zwykłych akcesorii do kamerki. Jeszcze mam dwa, to już może nie będę pokazywać, to jest na głowę i na brzuch, tak? Czyli mogę sobie podpiąć i na głowę kamerkę i na brzuch, także mam jeszcze jakieś tam, wiadomo, małe rzeczy sprzętowe, jak na przykład pendrive 256 giga lub nie wiem, jakiś tam zegarek, tak? Ale też nie będę o tym mówić, bo to nie jest jakaś tam część stanowiska. Zbierałem w sumie na te całe stanowisko około, no 2 lata. Aktualnie teraz to kosztuje jakieś 25 tysięcy. Z komputerem, no sporo się to wszystko podniesie i komputer przyjdzie za kilka dni, prawdopodobnie za 3 dni. Zapomniałem nagrać przywitania, także teraz odgrywam. Słuchajcie, jeśli wam się takie stanowisko podobało i chcecie kolejny odcinek z komputera, to zostawcie po prostu łapkę w górę. Jak ktoś chce jeszcze obejrzeć jakiś film na tym kanale, niech zostawi subskrypcję. Zachęcam. Możecie też napisać jakiś komentarz, postaram się wam odpisać i zaserduszkować oczywiście. Widzimy się już za 2 dni, bo być może za 2 dni już przyjdzie mój nowy komputerek. Też jestem ciekaw reakcji na sumę. Także to na tyle, życzę wam miłego dnia, do zobaczenia i siemka. Każdy mówił się ma mały, kiedyś palcem wytykane, dzisiaj do mnie szacunek jak tylko jest. Kiedyś mnie nie widywały, na YouTubie poskładane, jak on wisi, krzyczy do mnie, że the best. Jak straszyłeś, to poskłada i